Lopko, my friends and I, we heard about that girl. She talk about crazy party in España. Now let me show you something from my friend Antonio. Antonio, ven aquí y toca la guitarra. Hombres y mujeres, put your hands up in the air. Finał Fashion Designer Awards i wygrana. Jak się czujesz? Czuję się wspaniale. Jestem wzruszona i jestem bardzo zadowolona, że jury podjęło taką decyzję i dało mi tak duży kredyt zaufania i mnie obdarowało tą nagrodą. No i jestem pełna energii, no bo teraz zaczyna się tak naprawdę dopiero cała przygoda z projektowaniem, więc szykują się już kolejne kolekcje, no i się nie mogę doczekać. Czy ty w ogóle zakładałaś, że zwyciężysz, że to się tak potoczy, że twoje projekty aż tak się spodobają jury, no i też publiczności, bo oklaski były ogromne? Oczywiście, że zakładałam, no po to każdy z nas startuje w tym kursie tak naprawdę, żeby jednak wygrać. No, każdy z nas musiał zainwestować dużo czasu, pieniędzy tak naprawdę, żeby tutaj się dostać i stanąć na tym podium, więc jak najbardziej plan był taki. Misja się spełniła, no i jak najbardziej jestem zadowolona teraz. Jakie są twoje projekty? Co cię inspiruje i z czego tworzysz? Moje projekty są bardzo odważne, są kobiece, ale z takim pazurem, są dosyć drapieżne, ale w takim dobrym jeszcze guście. Mnie najbardziej inspiruje zawsze geometria, wszystko co ma przestrzeń, wszystko co ma drugie, trzecie dno. Jak przenoszę się w krainę swoich fantazji, to właśnie widzę wszystko z przestrzenią, widzę struktury, więc to napędza mnie do pracy. 8. edycja Fashion Designer Awards. Powiedz, czy masz jakiś taki niesmak w związku z tym, jak się sprawy potoczyły, czy jesteś zadowolony z tego, jak było? To znaczy, niesmaku żadnego nie mam. Można powiedzieć, że nawet się cieszę, że nie wygrałem, ponieważ mogę się zgłosić za rok. A to jest bardzo fajny konkurs, bardzo fajnie promuję młodych projektantów, także będę miał okazję za rok pokazać swoje umiejętności jeszcze raz. Jak wrażenia po tej 8. edycji? Wysoki poziom strasznie pracy. Wszyscy projektanci dali z siebie wszystko, w tym ja. Starałem się wygrać. Nie udało się, drugie miejsce. W zeszłym roku również. Próbował jeszcze raz? Nie, w zeszłym roku też. Nie wiem, jakby nie mówię nie ani tak, aczkolwiek w zeszłym roku również zająłem drugie miejsce. Czyli do trzech razy sztuka po prostu. Nie wiem, czy to się sprawdza. Być może jakiś fatum jest może, że nie wygrywam. Aczkolwiek daję z siebie tyle, ile mogę i zawsze i siedzę po nocach, szyję, wszystko robię sam. Aczkolwiek gratuluję Dominice, super rzeczy, bardzo się cieszę, bardzo pracochłonne. Gratulowałem jej już i cieszę się, bo myślę, że zasłużyła na tą nagrodę, tak obiektywnie. Dzisiaj kolekcje zachwyciły, czy nie bardzo? Właściwie to tak, zachwyciły. Zresztą zawsze uważam, że właśnie młodzi są bardziej otwarci, jeszcze nie są zepsuci, nie martwią się, czy coś się sprzeda, czy się nie sprzeda i... Widać, że, znaczy wydaje mi się, że gdyby Łukasz Jemioł albo Paprotki, albo ktokolwiek z establishmentu zrobił takie kulki, jak, że tak powiem, osoba, która wygrała, no to wszyscy by się posikali. Ale trzeba przyznać, że pomysł był niesamowity i może to jest właśnie taki wstęp, pomysł na to, żeby szturmem wbić się na te może międzynarodowe, modowe rynki? Nie do końca tutaj, że tak powiem, wierzę w międzynarodowe rynki. W ogóle jestem pesymistą, jeśli o to chodzi. Ale... Polacy nie mają szansy? Wiesz co, ci młodzi, których tutaj oglądamy, oni chcą zaistnieć w Polsce na razie. I ja tego im życzę. Na jakiej podstawie oceniałaś te kreacje? Przede wszystkim szukałam takiego projektanta, który ma własny głos, który wie, kim jest i umie spójnie dobrać te cztery sylwetki. Ma dobre przygotowanie techniczne, bo też ważne było, żeby one były dobrze wykonane. Nawet jeżeli ktoś im pomagał, jeżeli zlecali to krawcowym, to jednak ten nadzór i ten efekt finalny to jest coś, za co odpowiada projektant. Przy tym wszystkim ważne też było spełnienie kryteriów konkursu, czyli żeby to faktycznie był hołd dla kolorów i Dominika Syczyńska, która wygrała tegoroczną edycję, jest doskonałym przykładem na to, że można te wszystkie warunki spełnić. No właśnie, czy ty na nią stawiałaś? Tak, była jednym z moich faworytów i cieszę się bardzo, że wygrała. Gdybym ja siedział w jury, to
nie poszedłbym w kiny, w kolory, tylko raczej właśnie w takie boho, w taki romantyczny styl, bo były takie projekty. Ale no wiadomo, to jest taki mój chyba sentyment. Nie przepadam ogólnie za różnymi barwami, za dodatkami cekinów, właśnie brokatu, dużo biżuterii, też nie przepadam za właśnie biżuterią. No ale nie wiem w sumie. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o ogólny poziom, to był wyrównany. Nie było tak, że ktoś odstawał bardzo od grupy, bo fajne było to, że były tylko 4 projekty od każdego i każdy mógł się popisać, zrobić najlepszą końcową kreację i 3 takie, wiadomo, normalne. Ale fajne było to, że niektórzy szli w geometryczność, w czerń i biel, drudzy właśnie w boho i w taki romantyczny klimat, a niektórzy w ogóle w totalną abstrakcję. Czy polscy młodzi projektanci dali radę? Ja moim skromnym zdaniem myślę, że tak. Przede wszystkim każdy z nich próbował wyrazić siebie i podkreślić swoją indywidualność bardzo mocno. Było też kilka takich projektów, które naprawdę bardzo zaskoczyły i spójność. Nie pamiętam imienia chyba Dominika Wojtaszek. Dobrze pamiętam? Frędzle. Absolutnie zachwyciła mnie swoją estetyką i taką świeżością. Spokojnie mogłabym to nosić, myślę, że nawet na wizji. Ale to są bardzo odważne projekty i pytanie, czy w takich strojach wystąpiłaby Pani? Zależy w których i w zależności, jakie byłyby to okoliczności. Jeżeli chodzi o wizję i pracę taką na żywo, wiadomo, że też trzeba zachowywać pewne standardy i tak najmniej się narażać, ale jeżeli chodzi o takie wieczorne wyjścia, ekstrawagancja jak najbardziej jest tutaj wskazana. Jak najbardziej polecam branie udziału w takich konkursach, no bo raz człowiek się sam ze sobą zmierzy, dowie się, czy jest w stanie pracować teraz pod presją czasu, no bo tak naprawdę jest bardzo mało czasu na oczyście tej sylwetek, czy umie myśleć w kategoriach właśnie konkursu, bo zawsze każdy konkurs narzuca jakąś tam tematykę. No i oczywiście nagrody są fantastyczne, więc jak najbardziej dla nich po prostu warto wziąć udział, bo są nagrody i pieniężne, i wizerunkowe, i makijaże, fryzury i tym podobne, więc to jest tak naprawdę cały pakiet, który potrzebuje każdy młody projektant na start. Zorganizowanie pokazu to są bardzo duże koszty. My odszywamy ciuchy, to jest docenione, możemy to pokazać przed szerokim gronem, to jest bardzo cenne, bardzo dużo uczy, bardzo rozwija. To ja jeszcze muszę zapytać o Twoje projekty, jakie są? Moje projekty zwykle są czarno-białe. Teraz ta edycja konkursu zmusiła mnie, jakby postawiła przed takim faktem, że muszę zrobić coś kolorowego i dla mnie to była taka poniekąd przygoda, bo ja zazwyczaj operuję czarną i bielą i tak naprawdę to były takie nowe rejony, te kolory dla mnie, no ale bardzo, bardzo fajnie mogłem po prostu odkryć jakby nowe jakieś tam szufladki w mojej głowie. Polecasz jednak udział w tego typu konkursach, czy odradzasz? Jak najbardziej polecam. Jest to niesamowita przygoda. Ja sam biorę udział w konkursach. Tak jak mówię, nie powiedziałem jeszcze nie. Daje nam mnóstwo doświadczenia. Sprawdzamy swoje możliwości, sprawdzamy siebie, sprawdzamy i dajemy z siebie wszystko, czy to się podoba innym, czy ma to popyt na rynku. Takiego typu konkursy, czy one zdają egzaminy? Czy to faktycznie jest promocja młodych polskich, no i jak dzisiaj widzieliśmy, zdolnych projektantów? Ja się bardzo cieszę, że one powstają i myślę, że dla wielu projektantów, którzy swoją drogę z projektowaniem profesjonalnym dopiero zaczynają, takie tego typu konkursy to są takie światełka w tunelu, wskazówki, że warto to robić, że mają talent. Jeżeli nawet zostaną wyróżnieni, to już wiadomo, że to, co robią, ma wartość. I myślę, że to jest bardzo fajne przesłanie.